Jak widzicie, zostało dokładnie do 2 dni do update'u, więc w Sylwestra będziemy mieli sylwestrową noc, będziemy mieli update'ik. I to dokładnie 2 dni i 22 sekundy, więc wiecie, o której nagrywam, a to jestem ja. I to są moje 3 balony. Jeszcze zanim zaczniemy odcinek, widzowie, to każdy teraz, ale to każdy zostawia subskrypcję i łapkę w górę. A dlaczego? Bo jeżeli napiszecie swój nick w komentarzu, zostawicie subskrypcję i łapkę w górę, to gifcik z podpisanym petem ekskluzywem jakimś, na przykład może to być Grinch, albo może to być Party Dog, albo może to być Scary Corgi, leci do was, jak tylko odblokują gifty, to taki pecior może polecieć do was, jak widzicie jeszcze są zamknięte, ale z tym raz update'em będą, więc pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja i nick swój z gierki w komentarzu, tylko nie nick ten, co sobie ustawiliście, tylko taki, jak zakładaliście konto, pamiętajcie, no, więc taki nick w komentarzu pisać. A ja dzisiaj pokażę wam 3 balony. 3 balony i zobaczycie sobie, brakuje mi tu 2 balonów. Jeden jest niebieski, co jest mega, mega drogi, ale postaram się go zdobyć. Może na kolejne odcinki postaramy się go zdobyć. A tutaj mamy 3 baloniki. Takie oto. 3 baloniki. I no brakuje niebieskiego i brakuje jeszcze białego. Biały jest mega to drogi, ale dlaczego właśnie mówię o balonikach? Bo będzie właśnie coś nowego, będzie coś nowego i na pewno będzie to coś fajnego. Na pewno zobaczcie w ogóle baloniki. Czy wszystkie mają noski? To jest najśmieszniejsze, bo zobaczcie, wszystkie mają noski. To w ogóle, no to jest, o zobaczcie, wszystkie noski mają. Zielony, pomarańczowy, czerwony, wszystkie są noski. Uszka, okonki takie tutaj, że też są jakby zakończenie całego balona. Więc fajne 3 baloniki, fajne 3 kolorki. Zobaczymy dzisiaj sobie, jakie oferty będą nam na Trading Plaże dawać. No, brakuje mi jeszcze niebieskiej, ale niebieska jest wartości więcej niż te wszystkie jeszcze naraz. No i jeszcze jest biała, którą nie wiem niestety jak zdobyć, ale jest droższa, myślę nawet o Titanika. No więc no, myślę, że no, biała jest na pewno droższa z Titanika, z tego co wiem, więc no na pewno tutaj jest coś konkretnego i naprawdę wielkiego, więc no niebieską postaram się zdobyć, a białą no to zostawcie dużą łapę w górę, to postaram się gdzieś ogarnąć białą, bo wiem, że jest ich bardzo mało i nie wiem w ogóle kto je ma, więc może pogadam z jakimiś innymi partnerami, z Prestonem i może by dał. Dobra, idziemy sobie na Trading Plażę, na razie Tom, a później pójdziemy na tą, gdzie są bardziej bogaci ludzie najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej są bogaci ludzie i zobaczymy sobie tam, czy będą jakieś oferty za to. No najgorsze jest to, że pewnie ludzie znowu będą chcieli podpisać, ale to nie jest odcinek z podpisów, więc no pamiętajcie, nie w komentarzu tam możecie dostać podpisanego peta za darmo, więc no nie musicie nic wtedy robić. Dobra, jesteśmy na Trading Plazie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy tu są. W ogóle zobaczymy jakieś oferty. Ej, oferty takie. Jest tu troszeczkę, a to czemu jest taki drogi Scary Corgi? Scary Corgi chodzi normalnie po 300 lub 250 milionów, a tu jest po 690. Strasznie drogo. O, tu mamy 40 bilionów, 45. Tutaj coś jeszcze mamy? Nie, tu takie zwykłe mamy. Dobra, możemy sobie teraz przelecieć i zobaczymy sobie na przykład, co takiego będzie. O, Huge Hacked Cat. No, co to się znaczy balonki? Zobaczymy, co będzie tak, offer 3 huge balon cut. Dobra, zobaczymy, czy kto będzie miał jakąś ofertę. Dobra, ja sobie włączę trade i zobaczymy. Dobra, Hurricane, dobra, Hurricane. Jaka jest oferta za 3 balonowe kotki? Huge Hacked Cat, Huge Scary Cat, Huge Cupcake, zupełnie moim zdaniem się nie opłaca. Lecimy, zobaczymy kto jeszcze ma jakąś ofertę na przykład. O, Happy Noob. Czy Happy Noob za 3 balonowe kotki? O, Techno Cat. Dobra, tu już widzę, że troszeczkę lepiej. No i coś jeszcze? No nie, on pewnie chce tylko, żeby podpisać, więc no oferta tutaj to taka mało ważna. czy kogoś tu jeszcze mamy? O, tutaj ktoś. Dobra, zobaczymy. Czy coś będzie, czy nie? Napiszę mu offer. Offer. Czy się speczy, czy się speczy, co się stanie? Czy się speczy i anuluje trade'a, czy napisze daj peta lub coś? Ja fan. No, no to, no, no to po co dajesz trade'a jak fan, a nie masz nic do zaoferowania? Napiszę. Dobra.
Ofer, ja fan. No nie, no dajcie jakieś oferty, a nie piszcie, że ja fan, bo ja też jestem fan. No tak, ty, na przykład, nie wiem, fan Fireouta, ale no, ja oferty piszę. Ofer czy Hure Balloon Cut, o tak, zobaczymy. Zobacz, zobaczymy, czy ktoś coś ma na przykład, o. Czy to będzie, o nie. To jest, to oferta to jest chyba za słaba, co nie? Nie, to nie ma dobrych ofer. Czemu tak? Dobra, będziemy musieli iść na tą drugą plażę. Ta osoba mi już dawała trade'a z tego co wiem. Więc będziemy musieli iść na tą drugą trading plażę, bo no dobra, no i co chcesz? Dam mu te trzy pety i zobaczymy co, jak zareaguje. I w ogóle widzowie, co będzie jeszcze za nowość wam zaraz pokażę, bo też jest od razu, no i nic nie zrobi, nic napisze, nic nie da. Już wam pokazuję jeszcze co za nowość będzie. Jak macie tutaj auto delayta i możecie usuwać sobie basic, rare, epic, legendary, mythicale i ekskluzywy, to będzie dodatkowa opcja, że możecie usuwać na przykład zwykłe i goldeny i na przykład mythicale wtedy, że nie usuwa wam mythicali, ale wam będzie usuwało tylko goldeny i rainbowowe i goldeny i zwykłe, a rainbowowe będzie wam zostawiało. Będzie to mega super, bo teraz jak dropiliśmy na przykład Titanica, to wyleciało tyle rainbowowych mythicali, które by były naprawdę mega drogie, ale by zaśmieciły nam EQ w nocy w 20-30 minut, więc tak naprawdę wyłączało się w ogóle te mythicale, ale teraz jak tylko rainbowowe będą lecić, to jest tak mała szansa, że przez całą noc na przykład poleci 30 rainbowowych, no to myślę, że ogólnie to będzie naprawdę fajnie to sprzedawać, ale też ceny mega spadną, no bo ludzie zaczną w końcu ich dropić po setki i będą wtedy lepiej sprzedawać, tak? Będzie ich dużo, dużo więcej, bo ludzie już nie będą ich usuwali, dlatego że chcą dropić tylko huge. Bo ludzie jednak się zostawią tylko rainbowowe. Więc cena tutaj leciutko się obniży. Dla niektórych fajnie, bo na przykład taki teraz kosztuje 205 milionów. Ale kiedy prowadzą tą funkcję, że będzie można usuwać goldeny i zostawiać sobie tylko rainbowy, to myślę, że to spadnie nawet do 50 milionów. Więc no, jak chcecie kupujcie, jak nie to... O, tutaj nawet patrzcie. Macie ten. Albo to jest taki fajny, dobry. No to możecie nawet patrzeć. Dobra, lecimy na drugą trading plażę, bo druga trading plaża zawsze, z tego co widzieliście o moich odcinkach, zawsze jest tam troszeczkę bogatsza i możemy tam wykorzystać naprawdę nasze kontakty bogatsze. Może ktoś tam na przykład by zaoferował lepszą ofertę lub dał lepsze pety lub na przykład, nie wiem, może dał coś innego. Tego, dobra, mamy trzy nasze balon katy i lecimy trzy balon katami z naszego możliwego Balon Worldla, którego oglądaliście pewnie w ostatnim odcinku. Balon World. I teraz tak, nie wiadomo, czy to będzie Balon World, czy to będzie po prostu nowy ekskluzyw, które będą leciały małe ekskluzywy i znowu jakieś dwa duże albo jeden znowu jakiś balonowy huge, na przykład Balon Huge Dragon będzie leciał z nowego ekskluzywnego jajka, albo po prostu cały świat, zobaczymy. Dobra, lecimy na drugi, na drugą tej plażę, bo na drugiej tej plaży jest no większa szansa na to, że znajdziemy kogoś, który ma jakby troszeczkę więcej do zaoferowania. Więc weźmiemy sobie, na pewno zobaczymy, czy mamy ściszone. Mamy ściszone i zobaczymy, czy będą jakieś oferty godne trzech balon katów. Może na przykład jakiś Titanic się znajdzie, o. Nie no, Titanica raczej nie, ale no mamy tutaj, okej, okay, widać od razu troszeczkę większe ilość osób lepszych. Włączymy sobie Ola. Napiszę tak. Ofer 3 Huge Balloon Cut. Dobra, zobaczymy jakie będą oferty tego co tutaj zrobiliśmy. Jakie w ogóle oni mają tutaj pety. O, ten ma na przykład dobre pety. Na przykład tutaj na przykład sobie gadają, widzę. Tutaj na przykład też ma jakieś takie petki. Tutaj anime. Nie, na razie trade'a mi nie daje, ale nie wiem, czy mam zablokowany. Nie, mam dla wszystkich, więc... Możliwe, że na przykład... Nie, niech na razie trade'a mi nie daje. Ej, co to jest? O, patrzcie, za 28, a tam był chyba za 40. Widzicie, jak można kupić tutaj? W niektórych miejscach taniej, więc można śledzić sobie to i to. Tutaj mamy kolejne. I tutaj mamy jeszcze kolejne. Tutaj na przykład jest Huge Jolly Penguin Gold 80B. Moim zdaniem leciutko za drogi. O, George Floyd, dobra, co masz takie do prezentowania fajnego? Siema. No to słabo. Jak nie masz nic do zaoferowania fajnego, halo, proszę mi tu pokazać jakieś fajne oferty jakieś macie. Ofer 3 Huge Balloon Cut. Zobaczmy. No ale ty już byłeś tutaj, nie dawajcie mi trade'a do spamie, naprawdę. Jeżeli was odrzucam, to znaczy, że to już koniec tradowania z wami.
I nie dawajcie także. Trade. Zobaczymy, dobra. No, nie wiem po co to. Zobaczymy. No, daj mi peta 48 tapes i no, mówię, że nie podpisuje się petów, partnerzy także to ustalili, że nie podpisujemy petów, zwykłych, po prostu podpisujemy albo jakiś ekskluzywy, albo huge. O, dobra. Tam trzy takie, Mr. Klaus Golden, ale one są mega tanie ostatnio, więc tak kiepsko. Tutaj zobaczcie, tu 7000, 3, 1, a tu 25000. No nie, no dodałem to, no to oferta taka... Taka zupełnie nieopłacalna odnośnie tego pet. Pet jest strasznie tani teraz, te pety świątecznie są jedne z najtańszych huge'y. No George Floyd, serio, mówiłem. Dobra, chyba nie rozumiecie niektórych rzeczy, jak nie spamcie mi po prostu trade'em, jak was odrzucam, dobrze? Dobra, co tu jest, co tu będzie, jaki będziesz miał? I sup. To sup. Supa. Dobra, widzowie. Nie ma fajnych ofert. Green and orange. Dobra. I co? Tak? Czy coś będzie? Wow! 250 bilionów te, ale niestety nie sprzedajemy. Musimy włączyć trady. A, szybko, bo zrobię to ze spamem znowu. Dobra, widzowie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Na razie kolejnego odcinka.